Tarnowska katedra to miejsce spoczynku pasterzy diecezji. Modliliśmy się wczoraj za dusze zmarłych pasterzy, którzy spoczywają właśnie w tej katedrze. Za biskupa Józefa Wojtarowicza, biskupa Franciszka Lisowskiego, biskupa Jana Stepę i arcybiskupa Jerzego Ablewicza. W tej katedrze tarnowskiej są także grobowce i krypty właścicieli Tarnowa, ostrogskich i tarnowskich, których imponujące pomniki nagrobne są w prezbiterium tej katedry. Jest tu także pochowany ksiądz Andrzej Tarło, prepozyt tutejszej kolegiaty z XVII wieku. Czy tylko są te doczesne szczątki w tej właśnie katedrze? Czy tylko oni są tu pochowani? Nie. Możemy powiedzieć, że podziemia katedry to przecież cmentarz dawnego miasta Tarnowa. I tak naprawdę nie wiadomo, ile osób spoczywa w podziemiach katedry. Siostry i bracia, w tych dniach gromadzimy się na cmentarzach. To jest miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych. Kościół tak chce, abyśmy właśnie w tym miesiącu pomogli tym, którzy przed nami odeszli. Pomogli tym, którzy już sobie pomóc nie mogą. My w tym świętych obcowania, w tej łączności z tymi, którzy przed nami odeszli, możemy im pomóc naszą modlitwą, zyskiwaniem odpustów, a oni nie pozostają dłużni. Wierzymy, że mimo, że odeszli, nie są tu na ziemi z nami, oni ciągle modlą się za was. Sobie pomóc nie mogą, ale nam pomagają. Na tej modlitwie tradycyjnie od wieków gromadzimy się także w Tarnowskiej katedrze, by tu modlić się za zmarłych biskupów, zmarłych kanoników kapituły katedralnej i z kolei modlić się także za zmarłych proboszczów Bazyliki Katedralnej oraz zmarłych kapłanów, którzy pracowali w parafii katedralnej. Gdybyśmy nie spodziewali się zmartwychwstania, nasza modlitwa byłaby na pewno zbyteczna i bezsensowna. My wierzymy w ciała zmartwychwstanie i to powtarzamy codziennie w wyznaniu wiary. Dlatego nasza modlitwa to myśl święta i pobożna. Tak nas uczy autor Księgi Machabejskiej. Ale przede wszystkim o tym zapewnia nas sam Jezus Chrystus. Jezus, który mówi do Marty: brat twój zmartwychwstanie. Wiem, że zmartwychwstanie, odpowiada Marta, w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Jezus mówi: ja jestem zmartwychwstanie i życie. I tą prawdę, prawdę wiary wyrażamy nie tylko w te listopadowe dni, ale przez całe nasze życie. Siostry i bracia, gromadząc się dzisiaj w pierwszy czwartek miesiąca wokół ołtarza Chrystusowego, w szczególny sposób właśnie w tym dniu przywołujemy na pamięć wieczernik. A jak wieczernik, to Eucharystia i kapłaństwo, tak ściśle ze sobą złączone, bo nie może istnieć jedno bez drugiego. Kiedy w pierwszy czwartek miesiąca w szczególny sposób Kościół modli się o powołania kapłańskie i zakonne, to właśnie w ten listopadowy czwartek warto wspomnieć w naszej modlitwie o tych kapłanach, którzy wpisali się przez swoją posługę w historię naszego życia. Pomyślmy dzisiaj o tych, którzy wprowadzili nas do Kościoła przez Chrzest Święty. O tych, którzy nas wyspowiadali po raz pierwszy. O tych kapłanach, którzy przygotowali nas do pierwszej Komunii Świętej, a później przygotowali nas do bierzmowania. O tych kapłanach, którzy
imieniu Kościoła byli świadkami naszego małżeństwa. O tych wszystkich kapłanach, którzy nas katechizowali, o tych kapłanach, którzy angażowali się w różnego rodzaju formacje duszpasterskie, w których uczestniczyliśmy. I wreszcie warto także dzisiaj, czy w te listopadowe dni, pomyśleć i o tym kapłanie, który przygotuje mnie kiedyś na śmierć i który odprowadzi mnie na miejsce oczekiwania na zmartwychwstanie, czyli na cmentarz. Z wszystkimi tymi kapłanami w jakiś sposób zawiązaliśmy więzy duchowe. Oni na sposób duchowy weszli do naszej rodziny. I o nich chcemy też w szczególny sposób pamiętać. Na tym miejscu w szczególny sposób wspomnijmy tych, którzy przez włączenie w to zacne gremium najstarszej i najznakomitszej kapituły katedralnej zostali złączeni właśnie z tym miejscem, z tą świątynią, która jest matką Kościoła w naszej diecezji. A kiedyś, przed laty, byli najbliższymi współpracownikami biskupów, przychodzili z doradczym słowem i posługą wspierali pasterzy diecezji. Zacnych pragnę tu wspomnieć przed rokiem zmarłego księdza prałata Adama Nowaka, kanonika gremialnego tej kapituły i naszego profesora. Patrzyliśmy na niego z wielką estymą, jak bardzo cieszył się tym, że mógł nam przekazywać wiedzę, że mógł zasiadać w salach tej katedry, bo bardzo kochał Kościół, kochał to miejsce, kochał ludzi. I wspominamy także, że właśnie przez ten czas, w którym odchodził, czas epidemii, brak jego trumny, ograniczenia możliwości celebracji, jakby przez tego kanonika, zacnego naszego profesora, chciał Pan powiedzieć nam, żyjącym, że to wszystko, co zewnętrzne, tak niewiele warta. Przed Bogiem idzie się z tym, co duchowe. To, co będzie owocowało później w tych, którzy tutaj pozostali. Jednak najważniejszą pracę, jaką wykonywali kanonicy tej zacnej kapituły, to praca wynikająca ze święceń kapłańskich. Słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii o poszukiwaniu zagubionych rzeczy, zagubionej owcy czy zagubionych pieniędzy. Nie lubimy nic gubić. Bardzo przeżywamy, jak coś zgubimy, a jeśli to jest cenne, to bardzo przeżywamy. Najpierw szukamy, kiedy możemy odnaleźć, to wtedy przyzywamy świętego Antoniego i bardzo cieszymy się, kiedy zgubioną rzecz znajdziemy. To jest wielka radość. Jak była wielka radość, kiedy pasterz odnalazł swoją zagubioną owcę, jak była wielka radość kobiety, która znalazła zagubioną drachmę, zagubione pieniądze. Radość odnaleziona zagubionego, pogrążonego w grzechach człowieka. Bo tego nas uczy ta dzisiejsza Ewangelia. To jest wielka radość aniołów w niebie z tego powodu. Ale jest także wielka radość tutaj na ziemi. Radość posługi kapłańskiej z nawróconego grzesznika. Radość z tego, że ten grzesznik wreszcie odnalazł drogę. Odnalazł siebie. Odnalazł Pana Boga. Wszedł na właściwą drogę. To jest radość, o której mogłyby opowiadać tak bardzo oblegane przez cały dzień, przez penitentów, katedralne konfesjonały. To radość każdego kapłana, kiedy widzi, że grzesznik wraca do Boga i w ten sposób ratuje swoje życie.
Wierzymy, że miłosierny Pan przyjął ich do siebie, a ich pracę nagrodził życiem błogosławionych w niebie. A my tutaj jesteśmy ciągle w drodze. Jak mamy przygotować się do śmierci? Bo przecież śmierć upomni się o każdego człowieka. Podstawą jest moje życie sakramentalne. To ono udziela nam łaski uświęcającej i tą łaskę w nas pogłębia. Kościół także zachęca nas, byśmy ofiarowali swoje życie świętemu Józefowi, bo jest patronem dobrej śmierci. Szczególnie w tym roku świętego Józefa, który przeżywamy, Kościół często o tym przypomina, byśmy u niego szukali wstawiennictwa. Miał wspaniałą śmierć, tak mniemamy, że przy nim była jego żona, Maryja, Matka Najświętsza i był sam Jezus Chrystus. A patron dnia dzisiejszego, święty Karol Boromeusz, jeszcze zachęca nas do tego, żebyśmy także swoje życie, szczególnie te ostatnie chwile, oddali swojemu aniołowi stróżowi. Oto słowa modlitwy, którą często patron dnia dzisiejszego, święty Karol Boromeusz, odmawiał. Mój dobry aniele, ja nie wiem, kiedy i w jakich okolicznościach umrę. Może być, że zostanę wzięty nagle i że przed ostatnim moim spojrzeniem mogę zostać pozbawiony wszelkiej inteligencji. A jakże wiele rzeczy chciałbym powiedzieć Bogu na progu wieczności. W pełni wolności mojej woli dzisiaj przychodzę prosić Cię, ażebyś mówił w moim imieniu podczas tego pełnego trwogi momentu. Aniele, mój stróżu, powiedz Bogu wtedy, że ja chcę umrzeć w rzymskim, katolickim, apostolskim kościele, w którym umarli wszyscy święci od czasów Jezusa Chrystusa i poza którym nie ma zbawienia. Powiedz, mój aniele, że ja proszę o łaskę dzielenia w nieskończonych zasługach mojego Zbawiciela, że ja pragnę umrzeć przyciskając moje usta do krzyża, który został zanurzony w jego krwi. Powiedz, mój aniele, że ja brzydzę się moich grzechów, ponieważ one sprawiły mu przykrość i że ja wybaczam z miłości do niego wszystkim moim wrogom, tak jak ja chciałbym, ażeby im nie wybaczono. Powiedz, aniele, że ja umieram, chcąc tego, ponieważ On tak rozkazał i że ja rzucam się z zaufaniem w Jego uwielbione serce, oczekując całego Jego miłosierdzia. Powiedz, aniele, że w moim niewypowiedzianym pragnieniu, ażeby pójść do nieba, jestem gotowy cierpieć wszystko, co sprawi przyjemność Jego wszechwładnej sprawiedliwości, ażeby na nie mógł nam na mnie nałożyć. Powiedz, mój aniele, że ja go kocham przed wszystkimi rzeczami i ponad wszystkie rzeczy. I powiedz wreszcie, mój aniele, że ja chcę i mam nadzieję kochać go wraz z wybranymi jego aniołami, z błogosławioną Maryją przez całą wieczność. Nie odmawiaj mi, o mój aniele, tego, żeby być moim pośrednikiem przed Bogiem i żeby potwierdzić Mu, że to jest moja opinia i moja wola. Amen.